Cześć, witajcie. Dzisiaj na moim kanale kolejny poradnik i bez zbędnego wstępu i gadania zobaczymy sobie, jak zrobić takie albo inne przyjemnie dla oka wyglądające CV w Wordzie. Zapraszam. Zaczniemy od oczywiście otwarcia sobie Worda i wstawiania tabeli. Do tego celu zrobimy coś takiego. Przechodzimy tutaj do tej wstążki wstawianie, tabela i my sobie narysujemy tą tabelę. Możemy oczywiście tutaj ją zrobić różnie, ale my będziemy rysowali tą tabelę i powiedzmy, że naszą tabelę zaznaczymy sobie tutaj trzy te okienka w poziomie i w pionie zrobimy sobie powiedzmy, no nie wiem, tutaj tak 3, 4, 5, 6, a niech będzie 7. Ok, tak. Teraz kolejnym krokiem będzie to, że tą tabelę sobie troszeczkę rozciągniemy. I tutaj znowu oczywiście moglibyśmy przejść do układu stron i ustawić sobie marginesy, ale takim prostym sposobem, prostym rozwiązaniem rozsuniemy sobie tą naszą tabelę troszeczkę do boków bardziej. W tym celu łapiemy sobie tutaj ten suwaczek, przesuwamy z tej strony, tak żeby nam został tu kawałek. I z tej strony robimy to samo. Tak i tak na oko ustawiamy sobie te marginesy. I to samo zrobimy tutaj z nagłówkiem. Przesuniemy troszeczkę ją do góry. Jeżeli będziecie robili CV jednokolorowe, takie całościowe, to możecie to też zrobić tak, żeby rozciągnąć ją aż do samych granic strony. Natomiast akurat w tym projekcie, którym będziemy robili, który tu widzieliście też na początku, będziemy wykorzystywali pasek, który tu będzie po lewej stronie, więc on jakby też nie będzie wyglądał estetycznie. Natomiast musicie uważać przy drukowaniu, ponieważ jeżeli wypełnicie całą stronę, no i zaczniecie na przykład coś robić, jakieś elementy graficzne wstawiać tutaj od boków, od lewej, z prawej czy od góry, czy cokolwiek pisać, no to drukarka może wam na przykład to potem obciąć, więc warto sobie ten zapas tutaj zostawić. No ja bynajmniej tak zrobię tutaj w tym naszym przypadku. Teraz złapiemy sobie tutaj tą pierwszą linię i delikatnie ją rozciągniemy. W tym celu, ja wiem, że niektórzy może to wiedzą, ale są też osoby, które nie znają aż tak Worda i potrzebują mi takich wskazówek. Musimy tutaj złapać sobie tą linię, nacisnąć lewym klawiszem tak, żeby nam się pojawił ten taki suwaczek i delikatnie zjechać do dołu. Zobaczcie, robi nam się coś takiego. My bierzemy pod uwagę to, że tutaj będziemy mieli naszą fotografię, więc zostawiamy sobie na razie takie miejsce puste. Kolejnym krokiem to będzie zaznaczenie tych pierwszych dwóch komórek w tej naszej tabeli i klikamy tutaj prawym klawiszem myszy, oczywiście kiedy już je zaznaczymy z lewym klawiszem, klikamy prawym klawiszem i tutaj wybieramy scal komórki. Teraz mamy tą komórkę całą jedną większą scaloną. I szybka porada dotycząca Worda. Jeżeli chcecie na przykład sobie dodać kolejny wiersz w poziomie do waszej tabeli, tak jak mamy tutaj, możemy to oczywiście zrobić na różne sposoby. Możemy zaznaczyć i zrobić wstaw i wybrać na przykład wiersze poniżej, powyżej, tak jak chcemy. Ale jeżeli chcemy wstawić tylko na przykład jeden wiersz, wystarczy w ostatniej kratce naszej tabeli postawić tutaj kursor i kliknąć tabulator, czyli tab, ten klawisz taki po lewej stronie. Tyle ile razy będziemy w ostatniej komórce i naciśniemy tabulator, tyle razy nam się tutaj będzie nam się pojawiał nowy wiersz niżej. Teraz wstawimy sobie tutaj fotografię. Możemy oczywiście przeciągnąć fotografię, natomiast my to zrobimy takim sposobem tradycyjnym, czyli przez wstawianie obraz. Wybieramy naszą lokalizację, tam gdzie mamy naszą fotografię. Ja mam tutaj kilka takich różnych wzorów, ale dzisiaj wybierzemy sobie tą sylwetkę i wstawimy do naszego CV. Tutaj wstawiliśmy ją w tą kratkę, fotografia była większa, więc musimy ją sobie troszeczkę zmniejszyć. Co robimy? Na pewno nigdy nie łapiemy za tą, ani za żadną z tych krawędzi. Nie próbujemy jej przesuwać w ten sposób, ani w taki sposób, bo możemy ją tylko i wyłącznie zdeformować. Żeby
swoją fotografię czy jakiś obraz w Wordzie, zmienić jego wielkość, zawsze przesuwamy za te narożne krawędzie, ponieważ wtedy nam on się nie zdeformuje. No i tak sobie go tutaj zostawiamy. Teraz popatrzcie, co się stanie, jeżeli chciałbym sobie delikatnie go przesunąć do dołu. Oczywiście się nie da. Kiedy będę przesuwał go pomiędzy komórkami, to on będzie zajmował miejsce w kolejnej komórce. Ja bym chciał, żeby on, to fotografia, żeby była moja taka bardziej mobilna. Żeby to zrobić, żebym mógł ją sobie przesuwać i ustawiać tak, jak ja chcę, muszę przejść tutaj do... Kiedy otworzymy, naciśniemy sobie fotografię, otwiera nam się narzędzie obrazów i tutaj formatowanie. I tu, gdzie mamy zawijaj tekst, kiedy mamy zaznaczoną oczywiście fotografię, wybieramy sobie przed tekstem i ta fotografia teraz już jest taka mobilna. Możemy ją przesuwać, ustawiać tak, jak nam się to podoba. Zaczniemy już wypełniać nasze CV, wpisując imię, nazwisko, stanowisko. A tutaj wpiszemy coś, co jest ostatnio bardzo popularne i modne w CV-kach, czyli coś takiego jak podsumowanie zawodowe. Ustawimy czcionkę tutaj jako na troszeczkę większą oczywiście i to zaznaczymy sobie najpierw na środek i tu zrobimy czcionkę większą 36, a tutaj 24 sobie powiedzmy ustawimy, przy czym całą resztę na razie będziemy robili 12. Jeżeli chodzi o to, oczywiście jeszcze wyjustujemy. Jeżeli chodzi o samą czcionkę, zalecam, żebyście nie szaleli z tym i zostali przy jakiejś takiej tradycyjnej. Oczywiście no, wybierzcie taką, jaką chcecie, jaka wam się podoba, ale tutaj eksperymentowanie w przypadku CV nie wiem, czy jest aż takie potrzebne. Lepiej, żeby ona wyglądała taka bardziej tradycyjnie, że tak powiem. Ok. Tutaj jeszcze troszeczkę sobie teraz pomniejszymy tą fotografię, tak żeby ona tutaj też pasowała do tej naszej części CV. Delikatnie tutaj ustawimy w ten sposób. To troszeczkę jeszcze zmniejszymy. I podniesiemy sobie tą dolną krawędź. Możemy również poeksperymentować przesuwanie delikatnie tych czcionek gdzieś tu. Nawet wstawiając o większą czcionkę pomiędzy. To samo możemy zrobić tutaj od góry. Możemy przesuwać ją tak. Ale oczywiście możemy też tradycyjnie ustawiać sobie odstępy pomiędzy liniami. Natomiast ja tutaj zrobiłem to w taki sposób. Dalej, tutaj te wszystkie komórki, które mamy, zrobimy sobie tak, zaznaczymy sobie bez ostatniej linijki. Wiem, że Word potrafi platać figle, więc aby ich uniknąć, zróbcie tak, jak ja tutaj pokazałem i scalimy te komórki, czyli klikniemy prawym klawiszem na tych zaznaczonych, scalamy te komórki, no i tak zostawiamy. Teraz tą część poświęcimy akurat tym naszym wzorze na to, żeby dać i zostawić jakieś dane kontaktowe. Czyli tutaj wpiszemy sobie na przykład telefon. Tak. Natomiast oczywiście możecie również tutaj wpisać wasze inne dane. Ja tutaj zostawię tylko telefon i e-mail. I teraz pojawiło mi się tutaj łącze. Usuniemy je, żeby nam nie podświetlało go tutaj na niebiesko. Będziemy mieli cały tekst tutaj jednego koloru. Tutaj zrobimy coś takiego jak usuń hiperłącze, czyli klikamy na tym adresie prawym klawiszem usuń hiperłącze i je w ten sposób tutaj ustawiamy. W tą rubryczkę
wpiszę jeszcze takie rzeczy jak kursy i szkolenia, umiejętności i zainteresowania. No i tutaj może przybliżę troszeczkę, żebyśmy to lepiej widzieli. Wpiszemy sobie te wszystkie kursy i szkolenia, umiejętności, używając tutaj punktorów, wypunktowania. Tu jak widzicie, troszeczkę nam się to wszystko tak brzydko ułożyło. Żeby to poprawić, przesuniemy sobie tutaj te punkty w taki sposób. Jeżeli będziecie chcieli na przykład dodawać teraz już następną rzecz, ona będzie już właśnie tak samo się układała. No i w ten sam sposób uzupełniamy umiejętności i zainteresowania. Teraz wracamy do górnej części naszego CV. I przyjdzie tutaj pora na to, aby teraz tą część wypełniać. Tu przesuwamy sobie tą linię pionową. I co zrobimy? Na razie pierwszą tą linię, tylko pierwszą, klikamy, zaznaczamy oczywiście lewym klawiszem myszy i zrobimy sobie tutaj scal komórki i tą nazwiemy naszym doświadczeniem zawodowym. Tą komórkę tutaj niżej będziemy wpisywali daty naszego zatrudnienia w danej firmie. A tutaj rozpoczniemy od wpisywania nazwy. Teraz tutaj zaczniemy, wpiszemy sobie nazwę firmy. Stanowisko. A niżej zapiszemy zakres obowiązków. Teraz tutaj w tej komórce, kiedy już mamy wypełnione nasze stanowiska, zakresy obowiązków, w tej komórce znowu te dwie komórki znowu scalimy i tutaj napiszemy sobie wykształcenie. Tutaj niżej wpiszemy daty, od kiedy do kiedy studiowaliśmy, czy kończyliśmy jakieś inne szkoły. Ponieważ wcześniej tutaj użyłem dwunastki, tutaj też wszędzie zmienię to na dwunastkę. Tym bardziej, że widzę tutaj jeszcze od spodu trochę, jeszcze od dołu troszeczkę miejsca. Więc to wszystko tutaj sobie ustawimy dwunastką. Niech tak będzie. Tu podniesiemy delikatnie. I tej ostatniej, tego ostatniego wierszu, tutaj wiersza nie potrzebujemy, więc jego już sobie stąd usuniemy. Jeżeli usuwamy tą komórkę w taki sposób, to bierzemy przesuń komórki w lewo, OK. I jedyne co tutaj jeszcze na dole powinniśmy wstawić, to zawsze klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. No i my tutaj też dopiszemy sobie tą klauzulę. A jak widzicie, tutaj przeniosło nam się też to wszystko na drugą stronę, ale żebyśmy to mieli wszystko na jednej, rozszerzymy sobie tutaj naszą stopkę, zmniejszymy i wstawimy sobie to w ten sposób. A możemy jeszcze nawet trochę to opuścić, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nawet OK. I teraz to, ponieważ nie potrzebujemy tego, aby to było aż takie duże, możemy tą klauzulę tutaj dodać dużo niższą. Co dalej? Jak widzicie, no to też zaczęło to już przypominać faktycznie wygląd CV, no ale chcielibyśmy ją troszeczkę uatrakcyjnić jeszcze. Ale teraz, przykładowo, zaznaczamy sobie te dwie komórki, czyli tą, pod którą, gdzie jest fotografia i tą niżej. I przechodzimy do narzędzia tabel. Tutaj wybieramy sobie projektowanie.
W różnych wersjach Office'a to może różnie wyglądać, natomiast zawsze i zazwyczaj nazywa się to tak samo. Tutaj wybieramy cieniowanie, kolor motywu i powiedzmy wybierzemy sobie taki niebieski, ten lub ten. Może coś takiego. Ok. No teraz ta czcionka nie jest zbyt wyraźna, więc tą czcionkę zamienimy na białą. W tym celu wracamy z powrotem do narzędzi głównych i tutaj wybieramy sobie tą czcionkę. Tak, i już mamy to na biało. Coś nam zostało jeszcze czarnego. W zasadzie nie wiem dlaczego tak się zrobiło, ale to się da szybko naprawić. No i teraz jak najbardziej nie są nam potrzebne te tabelki, ale jeszcze żeby to tutaj ładnie wyglądało, możemy zmienić to doświadczenie i to wykształcenie. No i oczywiście teraz, żeby to nasze CV wyglądało ładnie, najlepiej by było usunąć całą tą tabelę, żeby tego nie było widać, czyli w tym celu klikamy sobie i zaznaczamy tabelę, przechodzimy tutaj w najlepiej w narzędziach głównych i wybieramy te narzędzia tabel i tutaj zaznaczamy brak krawędzi. W tej chwili nasze CV nam się oczyściło i możemy popatrzeć, jak ono wygląda. Ja tak myślę, że tutaj mogę na przykład zwiększyć tą czcionkę, tak aby ona była tutaj wyraźniejsza. Mogę zwiększyć tą czcionkę, tak, i to będzie tutaj wyraźnie. Tak naprawdę wszystko tutaj zależy od waszej fantazji i wyobraźni, jak wy sobie to poustawiacie. Pokażę wam jeszcze tutaj na przykład, jak to bardzo szybko można zmodyfikować. Tak więc jak widzicie, bardzo prosto można zmienić później to, w jaki sposób wygląda to wasze CV. Wszystko zależy od waszej kreatywności, waszego pomysłu na nie, jak to ma wyglądać. Na koniec jeszcze jedna taka ważna porada. Oczywiście jeżeli wysyłacie CV, to pamiętajcie o tym, żeby przerobić to CV do formatu PDF, czyli zapisujemy je jako PDF, tak? I w PDF-ie je dopiero wysyłamy, a nie w Wordzie. Jeżeli podobał wam się ten film i chcielibyście na przykład więcej podobnych z innymi różnymi szablonami, to napiszcie o tym w komentarzu. Postaram się wtedy na przykład przygotować jakiś inny wzór i pokazać wam jakiś inny wzór, który możecie sobie też zrobić. No i zachęcam do tego, żeby lajkować, żeby subskrybować, bo to bardzo pomaga mi w rozwoju kanału i za to jestem bardzo, bardzo wdzięczny. A na razie to wszystko. Trzymajcie się, dzięki, cześć, hej.